Kochani, no mamy Gwarek Wałbrzych z Forzą Wrocław. W tym momencie 2-0. Kochani, prowadzi Forza Wrocław. 20 sekund, 18. Za chwilę nasze kaciuchy pojawią się w kolejnym swoim spotkaniu. W kolejnym, kochani, trudnym meczu. Zresztą tu nie ma meczy łatwych, kochani. Są fajne, wspaniałe ekipy. My jesteśmy w tym momencie przed meczem z Trojanem Lądek. Kolejne fajne, dobre spotkanie, kochani, spotkanie, zbliżamy się pod numer 40, także w tej chwili czekamy na piłkarskie emocje, natomiast przypominam wam, kochani, że 14 drużyn, każda z każdym rozgrywa 18 godzin piłki. Maraton piłkarski, kochani, na sali w Gromadce trwa. Słuchajcie, już niewielu kibiców pozostało, dlatego że drużyny, które skończyły rozgrywać, jadą do domu. Te, które zostają tutaj, odpoczywają, poszły już odpoczywać, kochani. Przypominamy, że dzisiaj mieliśmy otwarte spotkanie. My dzisiaj mieliśmy, kochani, inaugurację otwarcia z panem wójtem, z panem prezesem GKS-u Gromadka, z panem wójtem, kochani, Dariuszem Pawliszczy. Serdecznie wam dziękujemy, panowie. Dziękujemy naszym sponsorom. Przypominamy, kochani, że wielka impreza z wielkim rozmachem na terenie Gromadki. Gramy naprawdę fajne zawody. Słuchajcie, w tej chwili już mamy przygotowaną ekipę na Murawie. Ekipę, kochani, z Lądka, Zdroju, ekipę Wojtka. Serdecznie pozdrawiamy. Cieszymy się. Dziękujemy wam bardzo za zaufanie, że jesteście z nami, że przyjechaliście z nami pomocować, kochani, także patrzcie, świetnie, na szybkości, słuchajcie, no brawo, brawo, oj, brawo, ale kochani, mocno Tamowski popracował, nawet za mocno, mamy stały fragment gry. Oski, no jest to charakterny facet, także w tej chwili, kochani, zobaczcie, mamy trudny moment, mamy stały fragment gry. No, piłka szczęśliwie trafia w podeszwę buta, w związku z tym strzał nie jest celny w światło bramki. Hubert nie ma tyle roboty. Łuki, Szynek, Gutek, Oski, kochani, jest to podstawowy skład, kochani, który gra tutaj w turnieju, natomiast no, apetyt na grę chłopcy mają naprawdę duży. Oski dostał po klejnotach, myślę, kochani, myślę, że będzie potrzebne chyba chwilkę odsapnąć, no, uratować ten nieprzyjemny taki ból, kochani, oby bez żadnych większych konsekwencji, natomiast no trzeba tak popracować na piętach, jak Oski właśnie teraz pracuje, kochani. Też nie jeden raz przytrafiło mi się gdzieś tam no, piłkę w tamto miejsce przyjąć. Natomiast słuchajcie, przypominam, kochani, że nawet nie wiem, który to mecz nasz jest, natomiast patrzcie, no szczęśliwe to wyprowadzenie. Szymek dostał piłką na plecy, natomiast już jest piłka u bramkarza Trojana. Słuchajcie, dziewuszki z Trojanem, zobaczcie, numer 9. Tam mamy kolejną, to dwie reprezentantki PZPN-u. Z tego co wiemy, kochani, dziewczynki są regularnie do kadry powoływane, także to wielka siła dodatnia zespołu. Zobaczcie, jak oni naprawdę pięknie grają. Gutek wyprowadza Szymka długą piłką. Słuchajcie, kolega numer 14 ją przecina. Natomiast no, dla naszych kaciuk to jest już naprawdę mecz, kochani, taki, patrzcie, spróbował Łuki strzału z daleka. No, strzały z daleka tą piłką są trudne, dlatego że to jest piłka halowa, ona zmusza do grania technicznego w piłkę, kochani, fajnie, że tego uczy, dlatego że jednak sala dosyć mocno obnaża te braki techniczne. Zobaczcie, jak Gutek nieustępliwie tam walczy z obrońcą, fajnym chłopcem, kochani, na stronie lewej. Zobaczcie, trzech zawodników po stronie lewej, ucieka koleżanka dać granie na drugiej stronie hali. 5 sekund jest, kochani, w związku z tym mamy w tej chwili aut w drugą stronę. Wyprowadzili piłkę, mamy ponownie aut. Uwaga. Szymuś walczy tam z dziewczynkami, ale dziewczynki, kochani, są naprawdę wspaniałe, nieustępliwe. Brawo, jest Gutek w przyjęciu. Brawo, ale bramka, jaka akcja, brawo, Łuki z asystą, Gutek z golem. No piękny ten gol, słuchajcie, ładnie, technicznie rzucona piłka, brawo Guti, ładny gol, kochani. No sporo tych bramek dzisiaj Gutkowi, kochani, weszło, sporo też, kochani, nie weszło, ale no gdyby wchodziło wszystko, to no piłka też byłaby, kochani, troszkę nudna.
trudna. No. Natomiast Gutek, kochani, zatrzymał chłopaka w sposób nieprzepisowy. Taka troszkę akcja ratunkowa. Jest Szymuś, kochani, na prędkości. Patrzcie, brawo. Z próbą strzału, kochani, bramkarz zostawił nogę, w związku z tym ta próba nieskuteczna. Łuki ładnie barkiem zagrał. Gutek, kochani, uruchamia asystą Szymka i co? Jeszcze raz Szymuś, teraz przegraj, przegraj przez tył. Świetnie, brawo, super. Brawo, kolejna piękna piłka, kochani. Patrzcie, Gutek do Szymka i gola, nie ma. I Piotrek, ja cię kręcę, słupek. Okupacja bramki, natomiast no, obronną ręką wychodzi Trojan Lądek z tej okupacji, kochani. Natomiast no, świetnie kaczuchy grają, kochani. Z wielką przyjemnością ogląda się. Patrzcie, Łukasz spróbował takim dokręceniem, kochani, puścić piłkę taką od niechcenia. Niewiele brakło, zrobiłoby to robotę. Jesteśmy, kochani, na półmetku. Patrzcie. Oj, podziurował Gutek koleżankę. Szkoda, że nikt tam do tej piłki nie poszedł na tą dziurkę. Natomiast patrzcie, i jeszcze Gutek asystuje. Jacie, ale sklepali, brawo. Szymek, brawo, Gutek, kochani, z drugim trafieniem. Guciu, Szymuś z piękną asystą, ale przeklepali. Szczęście wielkie, radość duża, kochani, mamy na półmetku spotkania. Dwie bramki. Uwaga, patrzcie, przebija się Gutek. Uwaga. Jest Szymuś. Słuchajcie, no chciałem wam przypomnieć, kochani, że patrzcie, że nasza drużyna FC Yellow, kochani, to nie jest klub, to są przyjaciele, sympatycy, kochani, nasi, naszego kanału. Słuchajcie, Gutek nie podłącza się do tej akcji, dwójkowa akcja, Szymka, no, tak zasekurował troszeczkę tył teraz, natomiast patrzcie, chwilkę odpoczął i co, i presujemy, piłka u Huberta. Świetnie. Ładny krosik, piękne przerzucenie na tamtą stronę. Patrzcie, kochani, prowadzi Piotruś piłę. Brawo, a i ta próba przejścia nieudana. Asekuracja Łukiego. Brawo, Łukaszku, kochany, aleś tutaj się popisał. Brawo, jeszcze, kochani, tam na aut sparował. Patrzcie, patrzcie. Znowu z Szymkiem, ach, znowu mielibyśmy piękną akcję, jak mi się podoba, jak Gutek z Szymkiem się naprawdę wspaniale rozumieją. Słuchajcie, jak oni pięknie naprawdę grają w piłę. Patrzcie, Łuki z Gutkiem to koledzy od pierwszego treningu. Przypominam wam, że Łuki i Gutek zaczynali w KS Talent Bolesławiec u trenera Krystiana. Obaj byli na pierwszym treningu. Gutek na pierwszym nie trenował, bo miał odcisk na nóżce. Natomiast, kochani, piękna piła i co? I ale sklepali, Gutek oddał. Nie, jeszcze raz i co? I brama, brawo! Mamy trzecią bramkę Hartwig. To tak, jak wam powiedziałem, cudownie Szymek z Gutkiem współpracują. Wojciu, masz wspaniałą ekipę, świetnie naprawdę sobie radzą, cudownie. Natomiast no, jakby troszkę z Yellow nie gra się wygodnie, kochani. To naprawdę taka mocno turniejowa banda. Chłopcy z dużym stażem piłkarskim, kochani. Zobaczcie, kolejna bramka, Zimek z asystą. No, w tym meczu rozstrzelał nam się Gutek, kochani, bardzo. Mamy w tej chwili bramkę numer 4. Natomiast przypominam wam, że my tutaj na tej hali już troszkę pograliśmy turniej i to tutaj się czujemy jak w domu. Gromadka jest 18 km od Bolesławca, jest bardzo życzliwa. Myśmy już nie jeden turniej tutaj zagrali, nie jeden sparring. Tutaj przyjeżdżaliśmy też na treningi się pobawić na hali z Oskim na treningach, kochani. Patrzcie, walczy z Inu świetnie. Brawo. Oski nie daje tutaj wejść piłce. Słuchajcie, mamy 3-0, nie, 4-0 chyba w tym meczu, tak? 4-0 w tym meczu. Uwaga. Brawo, Hubert ładnie asekuruje tą piłę. Patrzcie. Świetnie na pressingu cały czas, kochani, szacunek za to, dlatego że wysoko przegrywają, presują, oni mają ochotę ustrzelić choćby gola honorowego. Natomiast brawo, mamy Zinka z bramką, Oski z asystą, brawo, piątki przybijają chłopcy. Brawo, 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 naprawdę, kochani, rewelacyjnie to wygląda.
brawo! Artuś! Artuś! Nasia idzie do zabawy, super Nasinko, też idzie po swoje minutki, zamiana rodzinna, kochani, dwa szabełki się zmieniają, także zobaczcie, Nasinka idzie się troszkę pobawić, kochani, dzisiaj naprawdę nie ma dużo jakby zabawy nasza Nasiunia, przypominamy, że to młodziutki człowieczek 2,8, kocham ją naprawdę bardzo mocno, patrzcie, ona tutaj no, przy koleżankach, przy rówieśniczkach wygląda bardzo dziecięco, natomiast no, dzieli je troszkę, z tego co wiemy, dziewczynki są z rocznika 2,5, ale my absolutnie mamy na to zgodę. Cieszymy się, że z nami są. My kochamy dziewczynki grające w piłkę. Naprawdę, słuchajcie. A patrzcie, jest przechwyt. Będzie chyba bramka honorowa. Patrzcie, mamy 2-1. Oski nie dał, ale brawo do końca. Świetnie. Kochani, no Oski tutaj, patrzcie. Ach, uciekła Cypusiowi piłka. Natomiast zobaczcie. Zobaczmy, czy coś się uda jeszcze tutaj pokombinować. Patrz, 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 patrz. Uwaga, brawoski. Uwaga, świetnie. Hubert, kochani, wchodzi z piłką w pole. Uwaga, czy jeszcze coś się uda tutaj zrobić? Jest 20 sekund do końca. Brawo, słuchajcie, patrzcie. Świetnie, brawoski. Ach, chciał się zabawić na koniec. Natomiast patrzcie, uwaga. Oj, sfaulowany, kochani, przy tej próbie rolowania. Chcieli się pobawić na koniec, kochani. Natomiast zamykamy ten mecz no, dosyć wysokim zwycięstwem. Natomiast pięknie gratulujemy. Ekipa naprawdę świetnie, długo bramki nie wpadały. Dziewczynki pięknie pograły. Gratulacje, Wojciu. Masz wspaniały materiał, wspaniałe osoby. Oczywiście nie obraź się za to słowo materiał. Chodzi mi o materiał ludzki. O to, że jest z kim trenować. Macie wspaniały team. Czuć wielką chemię wśród was. Słuchajcie, natomiast no, na pewno piłkarskie doświadczenie dla was to trudne. Natomiast kochani, mimo wszystko dziękujemy naprawdę pięknie za fajną, wspaniałą zabawę, za to, że byliśmy. Patrycju, powodzenia, już jesteśmy blisko końca, dajecie radę? Ile widzisz palców? Kocham, dziękuję. Robią dziewczyny co mogą, są naprawdę nieprawdopodobne. A mam kawę? A mogę ją tam dostać, bo idę wyniki wprowadzić. Dobra, okej, okay. Idę w takim razie tam po kawę, kochani. Dzisiaj żyjemy dużo na kawie, dlatego że naprawdę dużo tej pracy przed nami. Gratulacje, panie trenerze. Do zobaczenia w takim razie w kolejnych odsłonach, w kolejnych meczach. Do zobaczenia.